Pershing? Kurczę. Jeszcze trudniejsze pytanie, bo to był w ogóle wirtuoz gry, jest? I trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, czy on był graczem, czy hazardzistą. Grał świetnie. Ale spotkałem się w jakimś takim dokumencie, że na przykład Pershing, gdy miał problemy z fiskusem, to zaspaniał się tym, że wygrywa dużo w kasynie właśnie. Ja też miałem takie doświadczenie. Czyli to było popularny sposób na... Tak, oczywiście. To był legal i to było najbezpieczniejsze, bo nie do sprawdzenia. Przyszła kiedyś parka, pierwszy raz do kasyna i akurat był bonus na automatach. I każdy już tam klepał, po prostu już tam niecierpliwy był. A ta perka przyszła pierwszy raz, zarejestrowali się. No i co, kliknęli, kurwa, bonus spadł, 8 koła. Z tego. Oni się bali wyjść z kasyna.